Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Grime. No, jestem już trochę dalej. W międzyczasie, jak tu tą mapę się oddala, tak. W międzyczasie, no tu odkryłem trochę tej mapy. Poszedłem do ogrodu, zdobyłem quest. Potem zaniosłem ten quest do Shidry. Shidra, on się nazywa nie Shadira, tylko Shidra. Który był na World Pillar chyba i potem kazał mi iść tutaj, otworzył przejście i tu tędy musiałem przejść. Tu. Potem tutaj była walka z bossem, z takim, który dał nam podwójny skok. Tutaj jest naprawdę ciężko tu bardziej zręcznościowo, bo trzeba używać i skoku, podwójny skok, przesunięcie w powietrzu. I tutaj, tędy, cały czas są takie właśnie zręcznościówki. I tu znowu jest zręcznościowo, żeby to stąd dostać się aż tu. No i jesteśmy tu w tym miejscu. Shidra był tutaj. A teraz będziemy z nim walczyć tu na końcu. Ja już spróbowałem poznać jego technikę i zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo niekoniecznie za pierwszym razem go pokonam. Jest parę takich zasad, na przykład to można to przejść i potem zblokować, bo on na dole ręką rusza. Jak rozstawia tak ręce, to są takie kryształy, staje na środku i potem w którymś momencie on wychodzi też. Znaczy głowę. Oj, 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 oj. Właśnie, na te kamienie trzeba uważać. W zależności jak on te ręce rozstawia, na przykład teraz ma kulę, pierwszą kulę przechodzimy i tam gdzie jest żółta, można zdolnością ją rzucić w jego stronę, ale to jest moim zdaniem jakoś trochę nie do końca dobrze zrobione. Te białe można łapać i odrzucać do niego, ale to za dużo mu rzeczy nie zabiera. Tu najlepiej skoczyć. Wow, no to nie poszło mi za bardzo. Znowu na środek, bo on się będzie rozstawia ręce. I cyk. I to podwójny skok. I tu już najlepiej uciekać, bo ja kiedyś próbowałem kontrować to, tą rękę na dole, żeby go złapać na tej ręce. Ale no właśnie, ta żółta też wybucha, więc trzeba uważać, jak się spada na dół. Tutaj trzeba tylko omijać czerwone, łapać białe i znowu to samo. Chociaż już dostałem trochę. A jeszcze jedno życie zostało. Albo na środek. Mam jeszcze życie, które mógłbym sobie doładować. Może tak zrobię. O, patrzcie. O, i w ten sposób można rzucić w niego. Dodałem sobie życia, bo rzadko z tego korzystam. A on teraz tutaj wysyła dwóch swoich pomocników, których najlepiej kontrować. On w międzyczasie dodaje sobie życia. Więc najlepiej jak najszybciej ich rozwalić. Ale to nie idzie tak prosto. Nie jest tak prosto, żeby go. On tam coś minimalnie sobie dodaje. I teraz powtarzamy całą strategię jeszcze raz. Rozstawia ręce, więc stajemy na środku. Oj, za wcześnie. Użycie sobie wezmę. Teraz to. Tam na dole tą rękę, mówię, można skontrować. To jak dostaniecie w głowę centralnie na środku. On najpierw robi na środku te kamienie.
Kurde, a potem... A potem z boku, więc trzeba... Zrobić najpierw... Najpierw z boku, potem... Znaczy najpierw na środku, potem z boku. O kurde, bo życia mam za mało. Dobra. To też tą rękę można skontrować, jak ona tak właśnie uderza w dół. O kurde, kamień. To naprawdę potrafi dużo zabrać. Teraz to. Teraz znowu promienie. Po czasie można się nauczyć tego właśnie, jak... Co teraz w tym momencie będzie i jak najlepiej to zrobić. Znowu kryształki. Tu tylko omijać. O, nie udało mi się za bardzo. Łapiemy te, rzucamy w gościa. I lepiej się... Tutaj tu nie ma co kombinować, tylko trzeba... Ojojoj. Zginąłem. Nie może być. Zginąłem. Prawie gościa miałem. Oj, dobra, no to tak mniej więcej wygląda strategia. A dobra, spróbujmy sobie jeszcze raz. Zajmuje to jakieś 5 minut, więc... Tylko, że straciłem tyle tych kamieni. W sumie i bez tych kamieni mogę to... Udawało mi się to przejść. Ale to jest ostatni boss gry, więc tutaj nie ma co za bardzo oszczędzać. Teraz będę mniej mówił. I oczywiście głowa jest najbardziej wrażliwa. Teraz kamienie na środek i widzicie, jak mnie dopadły. Co teraz? Teraz kule. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem. Niby to nawet nie muszę, przy tych białych kryształach nawet nie muszę być ustawiony do niego jakoś specjalnie, a tamte te kule żółte to nie działa to za dobrze. I pan głowa. A weźmy sobie życie, o. To trzeba uważać na ten właśnie wybuch. To te białe kryształy, no niby łapiesz, ale co one tam zabierają? Tyle co nic. Aha, i to jest też właśnie. Jak on kończy, to zawsze po tym jest uderzenie w dół rękami. Jak kończy... no. I podejście kolejne. Jak kończy rzucać, za drugim razem rzuca te czerwone kryształy, to potem obiema rękami uderza w ziemię. I wtedy najlepiej iść na lewą stronę albo na prawą. Nie stać na środku. Jak stoisz na środku, to na pewno zginiesz. No, zależy też, ile masz życia, ale... Spróbuję teraz go skontrować. O, tak można też kontrować, ale jak się nie uda, to bardzo dużo zabiera życia. Dlatego lepiej nie kontrować. A już nie mówię o tym, że ja tutaj nie używam jeszcze wzmocnienia broni. Tu trzeba pamiętać, żeby właśnie być po tej stronie, albo po lewej, albo po prawej, bo on jak uderzy, to jest słabo. A to nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, jak to się rzuca. Niby łapiesz zdolność,
Po prostu chodzi o to, żeby złapać tym gałką, tym odpychaniem przedmiotów. I próbowałem dawać to w przeciwną stronę. W przeciwną stronę do niego jakby. I raz mi się udawało, raz mi się nie udawało. No i tak. Teraz mi się uda. Tego nie kontruję, bo mówię, bardzo połowę życia można zabrać na tym kontrowaniu. Tutaj też można na przykład stanąć sobie całkiem z boku. Którzy takie coś preferują. Uderzenie w środek, więc spadamy na bok. No i dostałem z rakiety. No ta na dole wypuszczałem takie białe. Ja wiem, co to jest. Takie promienie. Nie promienie. No na ziemi leci taki biały. Białe coś. No i bum. Dwa razy już doszedłem do momentu, bo to nie jest jeszcze koniec, to nie jest ostatnia faza, jest jeszcze jedna faza. A w ogóle jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że to jest zakończenie tak zwane dobre. A idź pan. Oj, kamieniami dostanę w głowę, no i bang. Bang. Bo można na początku się z nim zrozmawia, z tą Shidrą. I ona proponuje nam tam, że możemy się jej poddać jakby. I zabiera nam powoli życie, zabiera. O, na dole te rakiety. Ale to był fuks. I jak się poddamy, to jest tak zwane złe zakończenie. A jak się z jej sprzeciwimy, no to właśnie jest ta waga. Co teraz? Co teraz? To tak trzeba właśnie tylko ją obserwować. Dziewczynę. O. Do połowy życia, jak dojdzie, wysyła tych swoich kumpli. O, to prawie jej nic nie zabiera, więc białe kryształki, to ja wiem. I znowu na środku i zaraz będą koledzy. On już te ręce sobie zmienia. Ja sobie wezmę życie. Tamten gościu też rzuca rakietami. Rakietami, kurde. Każdy z nich rzuca rakietami. Ale trzeba się z nimi jak najszybciej uporać, żeby on sobie jak najmniej życia odnowił. Ale mam już drugi pasek z życiem, więc spoko. I tu jest coś takiego, że on wychodzi za ekran i w sumie nie kojarzysz. Już go zabiłeś, czy jeszcze nie? Dobra, i dodam sobie teraz wzmocnienia ataku. Jeszcze jest jedno wzmocnienie ataku. Ale to ma, to jest czasowe, więc można na razie. Używać tego. I dostał! Bardzo dobrze, że dostał. Oj, pogubiłem się, co teraz miałem zrobić.
jednego. No trzeba trochę tutaj. Można powiedzieć, że szybko się orientować. O, teraz uderzenie w dół z tymi rakietami. Nie złapałem za rękę. Ale już prawie dochodzimy do końcówki. Dodam sobie życia. I jeszcze dodam sobie to wzmocnienie ataku. Ono też jest czasowe. Ale zaraz... O, i teraz jest taka faza, że on robi coś takiego. I musimy szybko wchodzić na górę. Mi się już nie udało. Bo od spodu leci lawa. Jezu, to zrobiłem bardzo źle. Ale... Bo trzeba skakać i jeszcze... No! Cały czas goni cię jeszcze lawa. Tutaj szybko życie bierzemy. I teraz trzeba ręce złapać. Kontrować ręce. Najpierw tą. Potem tą. Potem tą. I teraz on już słabnie i zostaje jedna ręka. I tutaj zawsze się na tym zatrzymywałem, już dalej nic nie robiłem, bo chciałem, bałem się, że no ta kontra ostatnia jest raczej już łatwa. I bum. I tak została Shidra pokonana. To jest tak zwane dobre zakończenie, czyli w sytuacji, kiedy my się jej nie poddajemy, tylko z nią walczymy. Są dwie fazy, ale nie zajęło mi to dużo czasu. Można się tego nauczyć. I teraz dostajemy taką właściwość. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz. Ktoś tam krytykował, że dlaczego dostajemy to dopiero na koniec gry. Czyli mamy możliwość... Aha, bo jeszcze... Spoko, bo to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze musimy dotrzeć na samą górę, bo tu jeszcze napisów końcowych nie ma. Ktoś powiedział, czemu na samym końcu gry dopiero dostajemy możliwość teleportowania się pomiędzy tymi obeliskami. Ale myślę, że dlatego, żeby teraz po zakończeniu gry jeszcze sobie móc pochodzić tutaj, pozwiedzać. Czy tu jest mapa? No jest jakaś mapa. Patrzcie, winda. Ale tu mapa jest naprawdę obszerna, a my pojechaliśmy windą tutaj na górę i tu już nie ma jako takiego bossa, tylko trzeba dojść na sam szczyt. Peak of Creation. Mamy tutaj to. To zobaczmy co... O, i możemy przenosić się pomiędzy wszystkimi odkrytymi. Więc fajnie, bo można szybko gdzieś dotrzeć, tylko teraz nie wiem po co, może po to, żeby... Jest też, dodali, że można tutaj zrobić upgrade od razu broni. Czyli mógłbym sobie jeszcze ulepszyć broń. Być może... ulepszyć broń po to, żeby w nowej grze plus z tym grać. A tutaj na przykład mógłbym jeszcze grać, no bo zdobyć więcej tych zdolności od innych postaci, bo tylko tyle mam, więc to jest ogólnie mało. Tylko musiałbym każdego po prostu przeciwnika kilka razy pokonać. Ja spędziłem z tą grą 20 godzin. I myślę, że... można z nią naprawdę dużo czasu jeszcze
spędzić. A tu jest chyba, widzę, znowu taka... Taka zagadka. Jak to mamy przejść? Chyba, że mam tu użyć jakiejś zdolności. Dobra, spróbuję, poszukam. Po prostu dwa razy dash i potem podwójny skok. No i jest to właśnie tego rodzaju zręcznościowa teraz część. Dash, podwójny skok. I no tutaj mówię, w tym Peak of... Tam był jakiś taki, czy Pale of Sky? Oj! Dobra, udało się. Tam naprawdę można się zirytować w paru miejscach. A tutaj, jak widziałem na końcu, chciałem zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby dojść do napisów końcowych. To sobie myślę, i co, i tak się kończy gra, że po prostu... że po prostu idziesz na górę cały czas, wchodzisz i nic. Popatrzcie, jak wygląda mapa. Tym... Nie wiem, czy jeszcze jest daleko, czy niedaleko, ale... Mamy już wszystkie zdolności, jakie... A czemu tu się nie mogę? Aha, bo to w lewo. Dasz i skok. Oj, no i właśnie, to tak... To raczej musi być dash, tak? I tak, dobrze. No, i tak. Ło! A tu nic nie ma. Nie wiem, jaki był zamysł. No, prawie. Jaki był zamysł autora, żeby to tak jeszcze zrobić? Na koniec gry, gdzie już pokonujesz ostatniego bossa i jeszcze musisz się trochę bawić w tym chodzeniem zręcznościowym. Mając już wszystkie zdolności, to idzie to w miarę i chyba w końcu dochodzimy do, zobaczmy na mapie, tak, jesteśmy już na samej górze. Mapa jest naprawdę obszerna i tutaj można spędzić wiele godzin. Zastanawiam się, czy jak wyjdzie ta gra na konsolę, a pewnie wyjdzie, to też w nią nie zagram mimo wszystko. Chociaż większość rzeczy tutaj myślę, że znalazłem, ale jeszcze jest trochę tam broni innej, na przykład zbroi, ekwipunku. Chociaż ten ekwipunek jest podobny. Został wessany przez dziurę, czarną dziurę.
Na każdego bossa można było znaleźć strategię, trzeba było się go tylko nauczyć i on pewne ciosy sygnalizował, więc ci bossowie nie byli trudni, nie byli bardzo trudni. Zastanawiam się, czy już w ogóle mógłbym tu powiedzieć, że na którymś dużo czasu spędziłem. Może na tych, gdzie jeszcze nie miałem jakichś zdolności. Na pewno polecam mieć mapę ze Steama, bo ta mapa zaoszczędza nam czasu, bo możemy chodzić, zwiedzać, błądzić, ale przy mapie będzie szybciej. Napiszę do producenta, bo pisał, jak tam na początku gry wyjaśniał, znaczy próbował, żeby coś tam zmieniali, żebym mógł w ogóle w to zagrać. To chcieli potem, żebym napisał, że czy przeszedłem grę i czy były jeszcze te niekończące się ładowania. Więc myślę, że teraz po 20 godzinach gry mogę napisać, że nie było już żadnych kłopotów, nie było większych jakichś problemów, które by uniemożliwiały mi grę. Może czasami, mówię, przy wgrywaniu, mogę to przewinąć, ok. Przy odgrywaniu stanu gry byłem niewidoczny, ale to wystarczyło przejść do menu i jeszcze raz jakby wejść do obelisku, wyjść z obelisku i było wszystko ok. Gra jest w ogóle zrobiona przez chyba firmę z Izraela. Więc w ten sposób można przewinąć. Nie, naprawdę dla wszystkich, którzy lubią Metroidvanie, thank you. More art to come. No, jeżeli coś tam będą jakieś dodatki, to ja raczej mówię, pójdę w ten. Nie ma żadnej gry plus, z tego co widzę. Tak jak widzicie, 20 godzin, 33 minuty. Tutaj zacząłem sobie nowy save. Okej. A gdzie teraz zaczniemy, gdybym sobie to odegrał? Bardzo dobrze się grało, bardzo dobrze się w to bawiłem. O, i jestem. Tu i teraz teoretycznie mógłbym... Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda, takie szybkie przejście. No bo na przykład nie byłem w ogóle w takiej krainie Irden, to się chyba nazywa. Więc tutaj jeszcze z 10 godzin, może nie 10, ale z 6 godzin bym posiedział. Pozwiedzał. O. Teraz mając już taki warp. Tu jest te Gloomnest, ale tu jest gdzieś Irden jeszcze takie właśnie do znalezienia, do zwiedzenia, zwiedzenia. Patrzcie, jak on robi się żółty. Można go... Teraz mając już zdolności, to... Takie poczucie siły. Blokowałem się. Przez chwilę gałka nie działała. Dobra. No to kończymy tu. Fajnie było. I widzimy się w kolejnych seriach.